Rak gruczołu krokowego, czyli inaczej rak prostaty, to jeden z najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych u mężczyzn. Aby lepiej zrozumieć możliwy przebieg choroby i poznać badania, dzięki którym na poszczególnych etapach lekarz może postawić trafną diagnozę i dokonać optymalnego wyboru metody leczenia, przedstawiamy Państwu historię pana Jana, który z rakiem prostaty zmaga się od kilku lat. Przedstawiona historia jest tylko jedną z możliwych dróg, jaką może przejść pacjent z rakiem prostaty. Zawsze skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym, aby omówić Twój przypadek i wszystkie dostępne opcje terapeutyczne. Cześć, co u Ciebie? Cześć, no tak szczerze to nie najlepiej. Miałem problemy z oddawaniem moczu, wiesz, niby typowe w tym wieku i żona mi powiedziała, żebym jak najszybciej poszedł do urologa. Rak prostaty początkowo daje objawy podobne do łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. I co, poszedłeś do tego urologa? No tak, zrobił mi biopsję prostaty i okazało się, że mam raka. Ojej, przykro. Spokojnie, czeka mnie operacja lub naświetlanie, ale mam szansę na wyleczenie. Operacja lub radioterapia dają dużą szansę na wyleczenie. Po jakimś czasie. Słyszałem, że nowotwór wrócił. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie? Po operacji dostałem zastrzyki i regularnie badałem poziom PSA. Był bliski zera, ale od kilku miesięcy narasta. I co to oznacza? Miałem tomografię, scyntygrafię, potem PET i nie mam śladu raka. Czuję się dobrze, tyle że lekarz twierdzi, że rak zrobił się odporny na hormony i przerzuty mogą pojawić się w każdej chwili. Z reguły po jakimś czasie leczenia hormonalnego przestaje ono być skuteczne. Jakie było rozwiązanie w takiej sytuacji? Na tym etapie badał mnie najpierw urolog, a potem onkolog i obaj twierdzili, że są skuteczne leki. Antyandrogeny nowej generacji, tak to fachowo określali. Leki te mogą opóźnić rozwój raka nawet o parę lat. No to świetna wiadomość. Niezupełnie. Te leki nie są jeszcze powszechnie dostępne w Polsce. Bardzo mnie to zdenerwowało, że muszę czekać, aż pojawią się przerzuty i dopiero wtedy mogę otrzymać leczenie. Może warto zapytać lekarza, czy leki, które odsuwają w czasie przerzuty, są może dostępne w ramach specjalnych programów? To fakt. Niestety wtedy tego nie wiedziałem. Po jakimś czasie. Cześć. Jak się masz? Po niecałych 2 latach zaczęła boleć mnie noga i wyszło na jaw, że to przerzut raka do kości. Rak prostaty daje najczęściej przerzuty do kości. Co ci doradzono? Odbyłem naświetlania i ból na szczęście ustąpił. Onkolog planuje dać mi nowy lek i to w dodatku refundowany przez NFZ. Co to za lek? To nowoczesna hormonoterapia, która potrafi zablokować rozwój raka, a co ważne, ma formę tabletek, więc będę mógł normalnie funkcjonować. A co jeśli lek nie pomoże? Mam dobre przeczucia i znakomitych lekarzy. Te nowoczesne leki mogą działać bardzo długo, a jeśli przestaną, dostanę chemioterapię albo rad. Jest coraz więcej metod. No, widzę, że optymizm cię nie opuszcza. Świetnie. Zdecydowanie. Dużo czytam o mojej chorobie. Mam wrażenie, że trochę ją oswoiłem. Zapisałem się też do fundacji. Przede wszystkim wiem, gdzie szukać pomocy. Istnieją organizacje i stowarzyszenia pomagające chorym na raka prostaty. Tysiącom Polaków borykającym się z rakiem prostaty życzymy takiego entuzjazmu. Pamiętajmy, że to tylko jedna z możliwych dróg, jaką może przejść pacjent z rakiem prostaty. Należy zawsze konsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym, aby omówić przypadek i wszystkie dostępne opcje terapeutyczne. Rak gruczołu krokowego nie jest chorobą o jednakowej biologii u wszystkich chorych. Często wskazane jest wykorzystanie różnych metod leczenia, w tym łączonych. Zapytaj swojego lekarza o dostępne możliwości i strategie leczenia.